Bizon Super Z056. Wersja w kapitalnym remoncie. Czyż nie piękne jest to logo? Ja to zamknę specjalnie, żeby się... Tutaj wszystko jak nowe. Ale chodzi o to, że... O! To jest najważniejsze. Loga. Jedno, drugie, trzecie. Wspaniała maszyna. Wersja pierwsza. Rocznik 1981. Czy 80. Bo tak się zawsze koło tego rocznika kręcimy, że już nie wiemy, który to jest rocznik. 81. Stan wojenny przecież. Logo z okresu stanu wojennego. Proszę zobaczyć, jak ono jest wysoko zamalowane. No tak ma być. Mniej więcej w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu. Opony. Tianli. Bardzo wysoki model. 14-płócienny. A jeszcze chciałem pokazać bardzo ważne rzeczy. Światełka. Proszę zobaczyć, jak to jest wszystko pięknie zrobione. Z każdym detalem. Śrubka na płaski, śrubokręt na płaski. Tu jest śrubka do masy, tu jest śrubka do skobla. Tu jest uszczelka gumowa. Tutaj mamy taką pokrywkę, żeby tam kurz nie leciał. Tutaj proszę zobaczyć, jaka innowacja. Mamy puszkę. Nie mamy już tej blachy, której jest zamknięta tylko ta skrzyneczka, ale tu mamy, proszę zobaczyć, jak to jest zrobione. Tu mamy dopiero ten zacisk na cztery schowany. Nowy zacisk. Tu nie wleci woda, tu nie wleci kurz. To jest hermetyczna, specjalna IP55. Bardzo dobra jakości puszka. Idziemy z duchem czasu. Nowe bizony później miały też, nie miały tylko blaszek, tylko miały puszki takie właśnie. Proszę zacząć. Ta strona jest to samo, jak to jest misternie zrobione, z jakim kunsztem. Śruba piątka na płaski wkręt. Nowe światła, mamy nawet odblaski prostokątne, kanciaste. Śrubki, wszystko jest ze smakiem zrobione. Przewód wyciągnięty, uszczelka docięta. Bardzo precyzyjnie ona tu jest dopasowana. Jest naprawdę zrobione to przepięknie. I też tutaj każda śrubka jest. Śrubka do skobla, śrubka do masy. I też jest właśnie nowa wersja z puszką elektryczną. Otworzę. I też mamy tutaj zacisk zrobiony tak, jak ma być. Hermetycznie zamknięte, gumowe uszczelki. No coś wspaniałego. Naprawdę polecam takie puszki. To jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż to z lat 60., gdzie tylko jakaś blacha zasłania nam przed, nie wiem, żeby się tylko jakiś metalowy pręt nie dotknął tej instalacji. Tutaj mamy zahermetyzowane, mamy pięknie zamknięte. Od spodu tutaj mamy dławiczki gumowe, żeby nie doszła woda, żeby nie doszedł kurz. Coś pięknego. Tutaj proszę zobaczyć, jakie piękne rzeczy. Mamy wysięgniki nowego typu w bizonie. To jest też rzadki ewenement. Bardzo rzadka sprawa. Mamy lampki do góry. Nikt o nie się nie będzie kaleczył, bo to było bardzo niedobre rozwiązanie, kiedy ta blacha szła w dół. Kiedy ktoś, kto wchodził do kombajnu, za każdym razem uderzał się o lampy. Teraz mamy do góry lampy. Tak jak jest w rocznikach 8, 7 i wyższych. W 87 roku to rozwiązanie wprowadzone. Właśnie te wysięgniki na tym tutaj trójkącie, wysokie lampy podniesione. Też jeszcze tu nie mamy tej blaszki. Tu skobelek przyjdzie, blaszka. Tu w tej rurce idzie instalacja. No naprawdę to jest zrobione z wielkim kunsztem i niebywałą precyzją. Bardzo ładnie to jest zrobione. Lusterka. Proszę zobaczyć, jakie ma kombajn lusterka. To są lusterka z prawdziwego zdarzenia. Jak tu już jesteśmy. Logo. FMZ. Przepięknie umocowane w dobrym miejscu. Lusterka. Wspaniała lusterka. No takich lusterek się nie spodziewałem.
jedno, a tutaj drugie. Siedzimy sobie na bizonie i obserwujemy świat z tyłu. Przepiękne lusterka i zielony rzepak. Dobra, bierzemy się za instalację. Wziernik, jak dokładnie wykonany jest ten wziernik. To jest niebywała precyzja, coś wspaniałego, naprawdę. Niebywałe takie właśnie poliwęglanowa szyba. Rozdzielacze łanu w przepięknym stanie. Naprawdę jak na ten rocznik, to są jak nowe. To jest taki chwyt od kierownicy, od roweru. I on przyjdzie tutaj, żeby nie rysował maski. Ciekawe, czego dam radę tu włożyć. No, na sucho będzie ciężko. Chyba trzeba na mokro albo na mydło. Zamontowany dzisiaj jest przerywacz kierunkowskazów. Proszę zobaczyć, jak pięknie chodzi RWB08. A. Uwielbiam ten tetykanie jego. Coś wspaniałego. Palimy maszynę, chowamy. Noc nastała, trzeba kombajn schować. Piękna maszyna. Zmiana świateł na wydziałach, długie, krótkie, zaraz to pokażemy. Komentarz. Dzisiejszą misję zakończoną, jest zrobiony pulpicik, jest zrobiony przerywacz kierunkowskazów, przepiękne wykonanie, naprawdę RWB08, mamy nowe od widza reflektory, ktoś przysłał, nie wiem kto, inkognita ktoś przysłał, chciał chyba zobaczyć, czy założę te reflektory do jakiego bizona. No tu jesteśmy bardzo zadowoleni z tych reflektorów, z tego pięknego prezentu, z Elmoty, nówki dosłownie, nówki. Gdzieś może od Warszawy, może od bizona. Chociaż żarówki były 12-woltowe, to pewnie do jakiegoś samochodu pochodzą. Ale są prześliczne, prześliczne zelmoty. Naprawdę luks. Teraz kombajn się prezentuje elegancko. Ma błyszczące, świeżutkie oczy. Takie, jakie miał w 1981 roku.